I słyszę to bardzo często, taką diagnozę, za mało edukacji, za mało edukacji, zaniedbaliśmy edukację, to myślę sobie, że to jest tylko połowa prawdy. Bo może rzeczywiście tak jest, chociaż wydaje mi się, że w kwestii logosu zrobiliśmy bardzo dużo. Kiedy popatrzy się na to, jak nasze społeczeństwo rozumie teraz takie zagadnienia jak konstytucyjność, czy praworządność, czy demokracja, wydaje się, że zrobiliśmy dużo. Natomiast czegoś brakuje. Jest to propozycja mniej atrakcyjna niż ta propozycja emocjonalna, którą daje populizm. Więc co zrobić? Myślę, że trzeba ciągle myśleć o tym trójkącie arystotelesowskim. Myśleć o Waldku Żurku, który to łączy. Myśleć o takich inicjatywach jak Tour de Konstytucji, tak? którą z wielkim sukcesem organizuje pan Robert. Chcę przeanalizować tę sytuację. Czym ona się różni od gadania od logosu? Ona się różni tym, że mamy zaangażowanie konkretnej osoby, która realizuje wydarzenie, tak? Nagle okazuje się, że to nie jest tylko ktoś, kto z oddali mówi słowem, logosem, tylko bierze ten bus, przyjeżdża do miasta, gdzie nagle jest coś, co jest eventem, jest wydarzeniem, co ogniskuje ludzkie emocje, prawda? W tych mniejszych miejscowościach, do których przyjeżdżacie, myślę, że można to potwierdzić, to jest wydarzenie, tak? W tym sensie ludzie przychodzą na rynek, mówią, dzieje się, prawda? Coś się dzieje. Co więcej, to nie jest głos, który mówi z megafonu, albo nie odsłuchują tam podcastu, logos, tylko mają konkretnego, żywego człowieka, któremu się chciało, który jest z nimi, którego mogą dotknąć, poklepać po plecach, mam nadzieję, że nie pobić, chociaż pewnie takie sytuacje też się nieraz zdarzały, ale jest ktoś konkretny, z kim można się spotkać. Dlaczego politycy, jak zbliżają się do wyborów, to od razu ruszają w drogę? Dlatego, że wiedzą, że ludzie myślą konkretnie. Tak, chcą zobaczyć, chcą być blisko, chcą odczuć emocje, chcą zobaczyć, jak ten człowiek mówi, jak się uśmiecha, w jakim kontakcie jest. To jest nowoczesna komunikacja. Tak, takich rzeczy potrzebujemy.